Co to kurde? Jest coś tu gucio, kurde, walno jakiś tweet longa jakiegoś większego. O kurwisko, czekajcie, co to jest? Najgorzej, bo nie umiem czytać. Dobra, czekajcie. Okej, okay, tweet. O kurcze, dobra. To zaszło za daleko, pora coś z tym zrobić, aby nikomu innemu nie stała się krzywda. W moim przypadku ciągnie się to od roku. Wiadomo, na starcie myślałem, że jest to jakiś trolling albo niewyżyty widz, jak to na Twitchu bywa. Groźby zabicia mnie, groźby zabicia mojej dziewczyny, stalking, doxing, pisanie do całego mojego community, czy nie mają moich danych osobistych, włamanie się na konto Facebooka, widza, który rok temu wysyłał ci cygaro z wakacji, aby uzyskać dostęp do paczkomatu, na który cygaro było wysłane, i wiele innych chorych akcji. Wszystko to przez jedną osobę, nie jestem pierwszy, prześladował też i groził innym streamerom przez lata, jednemu przez 4 lata aż do dnia dzisiejszego, co skończyło się nawet tym, że przestali streamować, bo po prostu się go bali, co jest logiczne, jeżeli nie mogli otrzymać pomocy. Ja pierdolę, co jest? Znaczy, wiecie, co jest najgorsze? Że takie ostatnie k***y ostatnie są niestety na tym świecie. I to jest problematyczne, bo żeby coś takiego zrobić, ja niestety, moi drodzy, doświadczyłem podobnych rzeczy i też były osoby, które właśnie w podobny sposób gdzieś tam mnie prześladowały i, że tak to powiem, pokłosie tego jest do dziś dzień, ale to już tam na razie skupmy się na tym, co tutaj, bo żeby nie było, ja też. Krótko o podłożu tego problemu i dlaczego się tak dzieje. Owy człowiek jest homoseksualistą, który pragnie mojej miłości. Czekaj, to jest jakiś trolling? Nie no, czekaj, serio? What? Ale żeśmy polecieli kurwa daleko, czekaj. Homoseksualistą, który pragnie mojej miłości. Po tym jak dostaje stanowcze nie, przechodzi do bardziej radykalnych kroków, takich jak uwolni mnie od mojej dziewczyny poprzez myślenie, jak może ją zabić. Bądź też w sposobach opisanych w akapicie wyżej. Przykładowy mail, którego wczoraj od niego dostałem. Albo podążysz za własnym instynktem, albo zostaniesz zabity przez strategię mojej społeczności i swojej społeczności i swoich moderatorów. Lepiej porozmawiajmy. Ja pierdolę, z jakiego to maila wysyłany jest. Coś tam plus ten małpa guerilla mail.com. Co do chuja wafla? Co jest kurwisko? Albo podążysz za własnym instynktem, albo zostaniesz zabity przez strategię swojej społeczności. Co on, kurwa, co to za odklejeniec, kurwa, mać? Okej. Dziesiątki, jak nie setki kont zakładanych przez tę osobę, pomimo ich natychmiastowego banowania, nie przynosi żadnego skutku. Nikt z osób męczonych przez tego pana nie zgłosił tego wcześniej, co poniekąd rozumiem, bo bali się dalszych konsekwencji w ramach jego furii. Natomiast ja uważam, że należy to zrobić, bo jeżeli nie, to mi to komuś w końcu stanie się krzywda, gdy poniesie go... Kurwa, przeładowuje mi stronę. Poniesie go za bardzo fantazja, a tego nie chcę. Uważam, że jest niebezpieczny dla społeczeństwa i wiem, że sprawił wcześniej wiele bólu i cierpienia psychicznym innym ludziom. Idę to zgłosić wraz ze wszystkimi dowodami, które zebrałem i mam nadzieję, że platforma taka jak Twitch, należąca do Amazon, nie spojrzy na to błaho. Właśnie problem jest taki, że oni w chuja lecą absolutnie. I wiecie co Twitch powie? Twitch powie teraz coś takiego. No, dopóki nie zgłosi się do nas policja, to my w zasadzie nic z tym nie zrobimy, nie? I teraz kwestia jest taka, że a na policji też mogą takie rzeczy zlać bardzo często, bo jest, kurwa, kolejna osoba z internetu przyszła, nie? Niestety jakby mam wrażenie, że w internecie, jakby takie rzeczy w internecie bardzo często są po prostu bardzo mocno, no po prostu bagatelizowane, no nie? Oj, czekajcie, stop, halo, jesteśmy? Kurwa, ten gość się do mnie dorwał, czat, dostał jakieś DDoSy. Kurde, ej, on teraz mnie atakuje. Czat, holy shit. On mnie namierzył, ten typ. Pojeb. Dobra, idę to zgłosić ten... No, ale mam wrażenie, że jakby nie mamy zbyt dobrze, chociażby tutaj w Polsce, działających służb, które byłyby w stanie się dobrze tym zająć. Mam nadzieję, że to tego... Mam nadzieję, że tym razem się uda coś z tym zrobić. Jeżeli jestem w stanie jakoś pomóc, to jak najbardziej ja tutaj dołożę wszelkie swoje stanie, żeby pomóc w tej sytuacji. Dodatkowo dla waszej przestrogi nie piszcie z tą osobą i nie wdawajcie się w żadne dyskusje, gdyż ryzykujecie przylepienie się przez niego do was. Załóżcie sobie, jeżeli ktoś z was nie posiada weryfikacji dwuetapową, gdyż
Czekaj. Załóżcie sobie, jeżeli ktoś z was nie ma weryfikacji dwuetapową, gdyż jak ktoś jest bliżej związany z tą osobą, tak jak przykładowo mój widz, abyście nie dostali żadnego włamu na konto Facebooku Discordowe. Wyobrażacie sobie, że gość kurwa nawiązuje z wami relacje, a później gdzieś w jakiejś rozmowie przemyca wam kurwa jakiś dosłownie keylogera, loguje wam się na konto po to, żeby dostać jakiś kurde do gucia kontakt jakikolwiek. Jezu, kurwa, co za pojeb. Twitch ma wywalone na wszystko. No Twitch ma wywalone do wszystko, dopóki nie powiesz, kurde, N-worda, bo nie wiem, obrazisz jakieś mniejszości. Wtedy się odpalają, kurwa. Możesz cipę, dupę pokazać wszystko i w chuju mają. To jest masakra, nie? Jezu, kurde. Włamy na konto. Zebrałem sporo informacji, którymi nie mogę się tutaj podzielić z oczywistych względów, natomiast jeżeli ktoś miałby informację o użytkowniku, który między innymi udzielał się na czacie u kogokolwiek, bądź też pisał do niego prywatnie na Twitchu, Discordzie, pod tymi nickami na Discordach ma setki kont z różnymi nickami, ale z kontekstu można łatwo wyhaczyć, że to on, chociażby przez prośbę o prywatne informacje o mnie. To bardzo proszę o kontakt na maila podanego u mnie pod streamem. Jakiś Octillion. Gierkowek, Amtefek, Nadar Nowy, Milicja Polska, dalej istnieje, Apsefe, Rolada Śląska, dalej istnieje, coś tutaj, ten pozdrawiam i będę dalej informował, jak będę już miał jakieś, Jezu, co do chuja, kurwa. On też prowadzi do jego moda. Dobra, nie sprawdzaj tego, co wysłał, ten to ban, no nie wchodzę. Powiem wam tak, ale to naprawdę coś tam Bobby Kodik coś tam napisał? Znaczy nie znam tych ludzi. Najgorsze jest to, że tacy ludzie kurwa istnieją. Po prostu takie mędy, takie kurwa szczury. I wiecie co jest najgorsze? Że możecie mieć kurde, nie wiem, tysiące widzów, możecie mieć kurde dziesiątki tysięcy widzów, ale jedna taka kurwa, albo nawet grupka, bo bardzo często to niestety jest tak, że jest grupka ludzi, nie wiem, tak do 5-6 ludzi gdzieś tam sobie siedzą. I potrafią zrobić taki kurwa dym tobie, że szok. I ich celem jest to, żebyś po prostu skończył kurwa streamować na przykład, albo po prostu cię dojechać. Takie, nie wiem, takie mi się to kojarzy z jakimś kurwa wykopem. Takie typowe piwniczaki, zjeby idioci, którzy po prostu takie rzeczy robią. Gdzie jest filmik, w którym baba spadła z boku i mówi, aha, no to fajnie. Bardzo fajnie, panie Bobby Kodik. Dostajesz tutaj na razie, kurde. Dostajesz, mój drogi stary, tutaj małcika. Nie wiem, na 24 godziny, bo... Kurwa, takie bejtowanie, nie? No, powiem tak, więc sytuacja wygląda w ten sposób, że... No mówię, no ja też niestety doświadczyłem czegoś takiego, jakby w moim community haterów nie brakuje i to z różnych względów. Są osoby, które po prostu nie lubią mnie dlatego, że słabo gram, są osoby, które po prostu nie lubią dlatego, że jestem, nie wiem, najpopularniejszym, kurde, streamerem World of Warcraft i po prostu ich to wkurwia, nie wiem, wkurwia ich to, że co gdzieś tam mówię. Są osoby, wkurwia ich to, że po prostu zarabiam i tak dalej i są osoby, które po prostu zrobią wam wszystko, żeby was po prostu zniszczyć, dojechać w jakikolwiek sposób i ja miałem jedną taką sytuację, którą w zasadzie w 99% udało mi się na szczęście zażegnać. Ale to, ile jedna osoba jest w stanie zrobić, żeby namieszać tobie w życiu, to jest po prostu niesamowite. I powiem tak, u mnie akurat ta sytuacja przekuła się w coś niesamowitego, bo dzięki tej sytuacji tak naprawdę poprawiłem swoją sytuację życiową i tą diametralnie, mega mocno poprawiłem sobie. Pod wieloma względami, może jeszcze kiedyś może przyjdzie mi o tym opowiedzieć. Ale to, co tutaj jest przerąbane, czy nie wiem, dziwne to jest, owy człowiek jest homoseksualistą, który pragnie mojej miłości. Nie wiem, to brzmi jak taki trochę troll, nie? W zasadzie takie dziwne sprawa, znaczy... Nie wiem, czy aż... Znaczy, ja wiem, że miłość potrafi doprowadzić do tego coś takiego, ale jakby ja bym powiedział, że to jest osoba chora psychicznie i to nie dlatego, że jest homoseksualistą, tylko to już nawet niezależno od płciowości, czy od tego, jak się identyfikuje, po prostu to jest psychopata. To jest osoba psychicznie chora, która próbuje się za wszelką cenę, kurwa, do kogoś dostać. I jakby wyobraźcie sobie, że dzień tej osoby nie polega na tym, że o, idę sobie, kurwa, kupię sobie buraczki, zrobię sobie pyszny obiadek. Tylko, kurwa, jest pojebem. Jest po prostu pojebem, no i tyle. Może, no ma nasrane we łbie. To jest tweet Gucia, moi drodzy. Gucia coś takiego napisał. Pan 2P Gucio. Masz jakieś swoich wielbicieli? Nie mam na szczęście. Więc powiem szczerze, nie wiem, dziwna sprawa, więc ciekawe, ciekawa sprawa, ciekawe jak tam kurde,
Kurczę, tutaj... Jak tutaj Gucio, kurde, jak Witek tutaj będzie się... Nie wiem, jak jestem w stanie jakoś pomóc, to jak najbardziej tutaj pełny support. Wiem, jak takie rzeczy mogą być pojebane i wiem, jak tacy ludzie mogą wpłynąć, kurde, na działalność, na psychikę i na wszystko. Więc posrana sprawa, kurde. Moi drodzy, nie bądźcie razy. Nie róbcie czegoś takiego. I wiecie, co jest najgorsze? Że są osoby na Twitchu, które naprawdę, kurwa, robią takie, kurwa, świństwa. Są takimi śmieciami ostatnimi. I ich takie coś nie spotyka, a kurwa są takie osoby, które ten... Nikomu tego nie życzę, tylko kurwa, no po prostu dla mnie to jest niemożliwe, bo chodzi o to, że widzicie, no nawet mi gdzieś tam za to, że kurwa powiedziałem, że Shadowlandsy są chujowe, są osoby, które potrafią odpierdolić takie kurwa rzeczy, żeby gdzieś tutaj mi zaszkodzić w życiu, nie? Bo się kurwa nie zgadzam, że gierkę gdzieś tam, nie? Masakra, posrane to jest, absolutnie posrana sytuacja, współczuję, Gutek, trzyma się Gutold, będzie git, damy radę, ziomek.